Uwaga, jeśli posiadasz epilepsję lub innego tego typu rzeczy, nie oglądaj tego materiału. Dziękuję. Cześć, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Matwe, to jest kolejny odcinek Indie Game Time, a tym razem zagramy sobie w super grę o nazwie Speedcat Spectrum. Tak jak na wstępie było, to powtórzę jeszcze raz, że jeżeli macie epilepsję lub rzeczy takie, że no, gdzie jest więcej kolorów, dziwna muzyka, to wam się źle dzieje i tak dalej, to może sobie odpuśćcie ten materiał, bo może się coś złego stać, a tego oczywiście nikt nie chce. Ale jeżeli jest wszystko ok, to zapraszam do gry. Jeszcze pokażę wam, kto tą grę stworzył. Szybkie credits. Main menu in. Gramy. Link do gry oczywiście jest w opisie filmu, żeby nie było. Zagrałem w tą grę chyba raz i powiem wam, jest ciężko. Jest ciężko, ale to za chwilę zobaczycie. Start game. Jesteśmy takim kotem i musimy skakać. Może wezmę ten kursor myszy. Musimy przeskakiwać przez pierścionki, takie ringi śmieszne. Aczkolwiek to jest trudne. Choć na razie się nie wydaje, ale zaufajcie mi, to jest dopiero początek. Dostałem jakiegoś boosta? Nie wiem. Shield, tarcze. Czyli mogę się... Aha, dobra. O Jezus, ale mi idzie dobrze. Chyba pierwszy raz tak mi dobrze idzie w tą grę. Wow, jak wysoko skacze, masakra. Dobra, jedziemy dalej. Wprawdzie już mi się coś w oczach pieprzy, ale... Ale jedziemy. Nice. Placey, placey, placey. Aj, nie złapałem pieniążków, aby się przydały. Znowu jakiś prezencik. Nie wiem, co to jest. Slow down. Okej. Nowy rekord pobiłem. 1707. Także zagramy sobie jeszcze raz. Może będzie trudniej, może łatwiej. Zobaczymy. Sterowanie w tej grze jest oczywiście proste. Sterujemy na strzałkach i skaczemy na spacji, czyli takie standardowe ustawienie w takich gierkach. Dobrze to... Ja pierdzie. Ale z tego, co widziałem jeszcze na screenach z tej gry, to w ogóle jest jeszcze gorzej niż teraz. Tam w ogóle coś... Wszystko się tam dzieje. Serio. Wtedy, tam jest wtedy masakra. To na razie jest spoko. O, to jest jakoś speeda? No i już, no. Nowe tło się robiło. I zepsułem rozgrywkę. Dobra, jedziemy jeszcze raz. I tak można się bawić. Można sobie skakać. Choć ta gra jest trochę wkurzająca. Ale warto sobie w taką gierkę zagrać. Tak dla fanu. Ej, przeskoczyłem przez to. I nie zaliczyło mi. Fuck. Najgorzej, jak mogłem zrobić. Nie złapać pudełka i pierścionka. Z tej strony. O. Będzie ok. Co nam wylosuje? No. Jedziemy po rekord. Jedziemy po rekord. Totalnie. Pyk! Double jump. Nice. A nie the worst. No, nie w tą stronę kliknąłem. Moon jump, czyli jest grawitacja taka ogromna. Nie, nie! Nie! No, soundtrack tej gry jest genialny. W sumie niezły, że tak w sumie szczerze powiem. Taki idealnie dopasowany do tego typu gry. Pieniążki? A, nie wziąłem boksa. Fuck. I pierścionka też nie. Pierścionka, pierścienia, obręczy, nie wiem, jak mogę to nazwać. W sumie to nie ma chyba większej różnicy. Fuck. No i patrzcie, no. I jeszcze raz, ostatni raz. Bo się denerwuję powoli. I jedziemy po rekord po raz kolejny. Podejście drugie.
Nice. Co? Nie gram w to. Dobra, a to by było na tyle. To była gra Speedcat Spectrum. Jeżeli chcecie zagrać tę gierkę, to oczywiście link tej gry jest w opisie filmu. Zapraszam również na Facebooka. No i zapraszam również do... Cały czas zapraszam, nie? To jest masakra. Zachęcam do komentowania, ponieważ integracja z widzami to jest to... to jest to, do czego dążę. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.